wstydzie. Koleżanki obok też, też. Bo dla rodziców zostawiamy. Bo tak, słucham? Że już nie może dla rodziców zostawiamy. No ale już, tak powiem, rodzice wycofali się ze swoimi pociechami, to zapraszam panie. Tak, o, tu się przysiadamy. Pani dyrektor, pani weźmie kilka koleżanek. Ja idę do pierwszego rzędu. Państwo dyrektorowie, również pedagogowie, proszę. No proszę, proszę, bo jakby źle to wygląda. Zapraszam. Jeszcze trzy miejsca mamy. Cztery. Proszę się nie bać. Pani mówią do dzieci, żeby się nie bać, ale mamy chyba. Proszę. Thank you.
się robi to, co chce. Spójrz mi do światła, na świata buta, przyszła nas, nikt tutaj nic nie zada. Druga pyta, to ta nada. Możesz skakać, tak śpiewać, możesz śpiewać, się nazywać, bo grabi na kimo szuka, co pan bardziej daje sztuka. Uśmiech nie daje, zabija. Bawi się.
nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej. Ale ja chciałabym podziękować wam rodzice, wam nauczyciele, ale przede wszystkim dyrekcję, dyrektorze szkół, za to, że jesteście wyrozumiali i że my możemy koncertować, możemy czasami opuszczać szkołę, bo jednak ten czas na nasze zajęcia też jest bardzo długi. Także dziękuję za współpracę. Zapraszam wszystkich na muzykę 27 i 28 marca. Ja w imieniu oczywiście moich wychowanków. To była ciężka praca, oczywiście to, co tutaj pokazaliśmy, to był malutki fragmencik, ale na pewno warto i serdecznie dziękuję za słuchanie. Tak, szanowni państwo, mamy dwa zespolną młodzież i szczególnie podobał się ten fragment kulinarny, szczególnie, że pora obiadowa się zbliża, chyba tak? Więc apetyty zaczynają tutaj oddziaływać na nas. Szanowni państwo, ja już zupełnie poważnie chciałbym bardzo, bardzo serdecznie pogratulować tym wszystkim, którzy po raz kolejny dzisiaj będą mogli odebrać zasłużone nagrody za swoją ciężką pracę przez cały rok, za wyniki w nauce. Ja nie muszę tutaj mówić pewnych oczywistości o tym, dziś nauka dzisiaj i ci młodzi ludzie, którzy się uczą, to we współczesnym świecie bardzo ważny element, bo przez tą naukę zdobywacie wiedzę, która w przyszłości pozwoli wam konkurować na rynku pracy, konkurować w ogóle w życiu, bo to jest dzisiaj, jak wiecie, bardzo istotne. I bardzo się cieszę, że od tych 7 lat funkcjonują te stypendia po to, aby te dzieci, które naprawdę wkładają więcej czasu, więcej zaangażowania w swoje obowiązki szkolne, nagradzać. Bardzo się cieszę, iż możemy to robić. I w tym miejscu chciałbym podziękować też tym wszystkim, którzy się do tego przyczyniają, bo szanowni państwo, bez wątpienia dzieci trzeba do tego zachęcić i wszystkich rodziców, babci, dziadków, ale też nauczycieli, dyrektorów szkół, którzy budują te możliwości stwarzamy, te dzieci się dobrze uczą i stwarzają swoją szansę na przyszłość w życiu. Tym wszystkim bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Współczesny świat, jak wiecie, jedzie bardzo szybko do przodu i trzeba za tym nadążać. Jednym z elementów tego nadążania jest nauka, ale przecież nasze dzieci odnoszą wiele sukcesów na różnych innych polach, sport, kultura. Bardzo się cieszę, że tak jest, że dzięki wsparciu wielu ludzi tak się dzieje w Mamboku i te możliwości dla naszych najmłodszych możemy stwarzać. Bardzo, bardzo jeszcze raz wszystkim chciałbym za to serdecznie podziękować. Chciałbym, abyśmy brawami podziękowali wszystkim nam. Thank you.
Czajkowski Michał, średnia ocen 5,63. I z tej samej szkoły ostatni sygnalista, Filip Haczek, średnia ocen 5,36.
64. Klaudia Osińska, średnia ocen 5,45. Olivia Przybylska, średnia ocen 5,45.